Do wykonania dzisiejszego zdobienia użyjemy dry topu i hybrydy Nevermint, żeli z kolekcji Arte Brillante w kolorach White, Black Poison, Pink Elephant i Green Tea oraz pędzelka Master Art 005. Najpierw wzornik pokrywam wybranym przez siebie kolorem hybrydowym, czyli kolorem Nevermint. Wy, jeżeli chcecie, możecie użyć zupełnie innego koloru. Hybrydę utwardzam w lampie przez 30 sekund i następnie pokrywam cały wzornik bardzo dokładnie dry topem. Oczywiście, jeżeli nie macie dry topu, to użyjcie innego topu, tylko nie zapomnijcie go później przetrzeć przed kolejnym krokiem. Dry top utwardzam w lampie przez 30 sekund i biorę pędzelek Master Art 005 oraz żel Arte Brillante Black Poison i zaczynam malować taki symbol jakby yin i yang na środku mojego wzornika. Będzie to środek mojej różyczki i dookoła domalowywuję pojedynczo płatki tego kwiatu. Kształtem będą one przypominały takie zaokrąglone na wierzchołkach trójkąciki. Ponieważ żele z kolekcji Arte Brillante nie posiadają dyspersji, to będą one się pięknie błyszczały po wyciągnięciu z lampy. Następnie tym samym żelem i tym samym pędzelkiem domalowuję jeszcze kontury liści i w tych listkach również maluję kilka żyłek. Na dole wzornika dodaję kilka podłużnych kreseczek i jedną mniejszą u góry, no i na tych kreseczkach jeszcze dorabiam kilka kropek. Całe te kontury utwardzam w lampie Dual LED przez 30 sekund i biorę żel Pink Elephant i zaczynam po kolei, płatek po płatku, wypełniać sobie te kontury. I ja każdy z tych płatków z osobna przymrażam w lampie, żeby nie zaczęło mi się zlewać jeden na drugiego. Mimo tego, że te żele Arte Brillante są dosyć gęste, to staram się pracować nimi dosyć szybko. Kiedy moja róża już jest w 100% wypełniona, to przechodzę do wypełniania listków. No i tym razem wybrałam sobie kolor Green Tea. Bardzo fajnie swoim odcieniem pasuje do tej hybrydy Nevermint, której użyłam jako bazy. Na koniec kropeczki poprawiam sobie białym żelem Arte Brillante, żeby również nadać im tego strukturalnego charakteru i cały wzornik wkładam do lampy na 30 sekund. Po wyciągnięciu z lampy tak wygląda już gotowe zdobienie.